może my się za mało tymi starszymi rodzicami interesujemy. Możesz się interesować, ale jeżeli wiesz tyle, co mama, to prawdę mówiąc niewiele wskurasz. To wszystko nasuwa bardzo ważne refleksje, że z lekami nie ma żartów. No nie ma. Że lekarze są za to odpowiedzialni, nie pacjentka i nie córka pacjentki, ani syn pacjentki. Dlatego, że to by musiało, gdybyś ty miała być stroną w tej rozgrywce, to ty powinnaś być uświadomiona od początku, powinnaś być zaproszona do tej interakcji. Powiedzieć o uzależnieniu od leków to jest przełamać jedno tabu, ale Ewo, pomóż nam, żeby ci, którzy nas oglądają, uwolnili się od tego określenia piekło odwyku. Bo też te odwyki kojarzą się z takim straszliwym czasem, no prawda? Tak, ale tymczasem to uratowało mamę Konrada. No tak, ale to jest kolportowane przez ludzi, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Więc wystarczy zadzwonić, nie wiem, otworzyć sobie w internecie, czy dowiedzieć się, nie wiem, o pierwszy z brzegu telefon zaufania, nie wiem, nawet niebieska linia, czyli jak gdyby zupełnie nie a propos, i powiedzieć, że interesuje się leczeniem odwykowym, leczeniem uzależnienia. I proszę mi powiedzieć, na czym takie leczenie polega. Jak się mówi o piekle odwyku, to leczenie odwykowe mamy nie miało z piekłem nic wspólnego. Ja miałem poczucie, że wręcz przeciwnie, to dodawało jej raczej optymizmu, uśmiechu, spokoju, wyciszenia, nadziei i przekonania, że jej życie potem będzie lepsze. Naprawdę, znaczy to nie miało nic wspólnego z takim obrazem, tak gdzieś tam w głowie mamy obraz człowieka, który wyje z bólu, bo jest odstawiony od środka uzależniającego. To z takim obrazem nie miało kompletnie nic wspólnego. Ja raczej odwiedzając mamę w tym szpitalu, miałem poczucie obcowania z kimś, kto jest właśnie wyciszony, uspokojony i kto ma poczucie, że to wszystko zmierza w dobrym, a nie złym kierunku.